Не знайде тих бутів, ну. Chciałem jakieś mokasyny, ale przecież kurde. No nie ma czarnych? Jest czarny? Nie, to jest granat taki. Wyglądają są jakieś długie mega. Tak śmiesznie to wygląda. O, ja chcę czarne. Z czerwonymi wstawkami, a nie ma innych. Czemu nie ma całych czarnych? Siema, sardyna. No co, no zgram sobie, no jeju, no. Umówiłem się z tym. Kurwa, czemu to nie działa? No wszedłem sobie wiesz jak to, popatrzeć co tam nowego, wiesz o co chodzi. Co tam się ciekawego dzieje, ty, może te czarne. Nie no, jak gówno to wygląda. Popatrzeć co tam się pozmieniało. Ciekawego. Na kiedy? Ja i tak będę w domu, więc wiesz. Więc luzik. Nie ma problemu, myślę. Że to te spodnie są takie zjebane po prostu. Trzeba spodnie zmienić na inne. A mi się inne kurwa nie podobają. No ja i tak będę w domu, więc lightowo, nie? No, nie ma problemu. Tylko mówię, żebyś mi przypomniał, bo ja sobie lubię czasem lubię się czasem zapomnieć. Spoko, spoko, nie ma problemu. Tylko mówię, przypomnij mi, bo ja sobie lubię kurwa zapomnieć. Tak z dupy, wiesz.
A. Jest John chyba, czy... A, ja sam nie zobaczę. A, zobaczę. Czekaj, bo ja mam źle ust... Czekaj, zastanówmy się. Trzeba zmienić. Reselect 2. O, niż John. I gitara. A. Ty, ale w sumie to dobre pytanie jest, to co mi teraz zadałeś. Powiem ci, że nawet nie pomyślałem o tym. Jak on wygląda na tym motorze, jak debil. O. To się dobre pytanie, muszę coś wymyślić takiego, wiesz. No ja też chyba bym wolał Johna, szczerze mówiąc. John jest ten, John jest ciekawszy. Więcej przeżył, kurde. Ściągaj ten beret. John mi też się bardziej podoba, bo więcej przeżył i w ogóle miał więcej historii, więc John chyba. Tylko nie wiem, czy nazwiska nie zmienię, wiesz? Kończymy ten. Kurwa, ty mi zadajesz takie pytania? Nie wiem, zobaczymy, stary, jak się potoczy historia. Zobaczymy, czy będzie ciepły, no. Kto wie? Ty, no ale to zawsze musi być jakiś ciepły, kurwa, wiesz. No trudno, żeby nie było. Dobra, dzwonię po taksi. Kurwa, nie chciałem tego robić. Dobra, trzeba coś wymyślić. Nie no, nie wiem, czy będzie ciepły, czy nie, zobaczymy. Ja bym go wolał ciepłego, bo mi się zawsze ciepły bardziej podobał. Ale jak będzie, to wiesz, zobaczymy. Dzień dobry. Dla Państwa bezpieczeństwa prosimy o zapięcie pasu. Gdzie jedziemy? Którym to mięśniem się zapina pasy? Mięśnie B. O, dobra, mam. Ja bym potrzebował do domku podskoczyć obok komendy. Bo tak najpierw. Tu do domku, tak? Tak jest. No, John Domenico, no. No tak, to zgadza się, rzeczywiście. Nie no, byli kumplami, ale Johna nie ciągnęło do Domenico, nie? Trudno, żeby tak było. Bo za cicho jest gra w ogóle, bo słyszę muzykę tą, a... Co tam pana do miasta sprowadziło w tak spokojną noc? O, wie pan... Powróciłem z długich wakacji... Postanowiłem tutaj wrócić, zobaczyć co się dzieje w mieście i w ogóle... Ciekawego. No, już zrozumiałem. To witam z powrotem. No, witam. Dobra, audio. Jak widać, w sumie szczególnie czegoś nowego to nie ma. Bo no nie no, doszły, wie pan, o tej godzinie to też różnie. Jakieś prace muszę się złapać znowu, bo przecież...
hetero. No, bez pracy wiadomo, że się tak długo nie pożyje. A no, wiadomo, wiadomo. Od pierwszego do pierwszego, to wie pan. Czy tam od dziesiątego, jak to mówią. Chciałem, żeby Patryś po mnie przyjechał. Czemu przyjechał po mnie jakiś ziomek, kurwa? Muszę to jakoś rozkminić. Nie, no właśnie się nie opierdala. Proszę bardzo, poczekasz na pana? Wie pan co, nie, bo jeszcze muszę w domu wykąpać i w ogóle ledwo co przyleciałem, to najwyżej będę dzwonił jeszcze raz, bo nie wiem ile to potrwa też. Dobrze, już zrobię ten program. Dobra, ile to tam płacę? Ja już podejdę z drugiej. 600 dolarów. No. Ile? 600 dolarów. 600 dolarów. A pierdole, ile? Kurwa. Proszę bardzo. Och, dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę, do widzenia. Do widzenia życzę. Oczywiście, do widzenia. Właśnie Patryś jeździ, kurwa, tylko nie wiem gdzie on jest, o to chodzi. Ale już... Kurde, jest tak mało osób, a... Cztery osoby i dwóch taksówkarzy, nie? Ja pierdolę, no. Jak go teraz... Dobra, ja muszę w ogóle zostawić rzeczy, których nie mogę tu mieć, tak poza tym. Tejzera chyba nie mogę, chociaż nie wiem. Chuj, co jest tam, co ja mam? Ja miałem... Nieważne. O, to fajna nuta leci. A jakaś przyspieszona. Opa, dwie taksówki stoją. Może komuś coś sprzedam, ty. Ty, no chyba, że ja wkręcę, że... Włączę sobie na ten, na głośny. Wkręcę, że... Słyszałem przecież o nim już coś tam, nie? I ja bym chciał, żeby on po mnie przyjechał akurat. Jaka to jest w ogóle pech, żeby na tyle cztery osoby, dwóch taksówkarzy było, jak ja mam teraz go zgarnąć. Ja nie wiem jak on wygląda przecież, kurwa. Ale śmiesznie sobie to ten ustawili, że jest kasowanie i w ogóle kasa i tak dalej. O, zielone jest, dobra. Ten tym postalem to... Postel jest pusty w ogóle chyba, czy nie?
Zastanawiam się, czy już nie można mieć okularów teraz, bo nie widziałem, żeby można było kupić. Okulary właśnie fajna opcja to była. Może sprzedamy jakieś dragi. Nie. Przypadkiem. Gdzie tu jest światło? Nie ma świateł? A, bo tu nie ma przejścia. Okej. Okay. Co mi trąbisz? Gdzie te taksówki, no? Gdzie jest Patryś? Kurwa. Dobra. Może on miał klienta po prostu, dlatego nie przyjechał. Podbiję na ten parking. Ten parking tam jest, no. Tam będzie, może go spotkam. A to jest chujowe, no. Chujowe. Ups. Czerwone. Gościu, no było zielone jak przychodziłem. Moje wnętrze takie długie są te. Ja chciałem poglądać auta jeszcze. Zadzwonił potem taksówę, jak on nie przyjedzie, to będzie lipa, no. Dalej z dwóch taksówkarzy? Dalej. Lipa. No, miałeś palić dalej, ty. Kurwa, to był Patryś? Nie. O, taksi, taksi! Nie słyszy. Taksi.
Hey, Chuck, how you doing? Hey, you know my solution to you. Co pan tak tutaj stoi? Pewnie na taksówkę pan czeka. Ta, no, bardzo możliwe. Wie pan co? Ja panu powiem tak, że ostatnio 8 taksówkarzy było. Zdawałem sobie taksóweczkę z tego, z głównego. Znaczy tam, no, z dworca głównego, tak? I kurde, nikt nie przejechał za 10 minut czy 15. Aha, o kurde, no to nieźle. A jeżdżą taksówki cały czas, widzę po mieście. No widzę, tak, widzę, ale to wie pan. Troszeczkę już chyba stoi. Ta, bo dopalam papierosa, już mnie tak, już nie mogę, coś skręciłem tak moc długiego, że wie pan, że ciągnę i ciągnę, nie mogę dociągnąć, kurde. 15 minut, kurde, już. To chyba taki do ziemi. Ta, bo ja kręciłem całą noc. I ukręciłem takiego, że wie pan, na kilka razy mogę. Może wezmę, może wtedy przyjadą. Nie, ja zaraz wezmę, tylko jeszcze muszę przedzwodzić w jedno miejsce i będę wzywał. Jeszcze w głowie kończę, że tak powiem, śniadanie, wie pan, dlatego. Opluwają po prostu, no. Ta, no, da, ten szef taksówkarzy to taka melepeta pewnie. Nie chce jeździć taksówką. A, ten szef taksówkarzy to taka pewnie kamelepeta, to nie umie ogarnąć tam. Już to kurde, ani... Jak nie, może być 8 taksówkarzy i nikt nie przyjedzie, no. 8 czy 10 nawet. Teraz dwóch. No, ja dwóch. Miałem jednego na pewno. Ta, ja widziałem dwóch, no. Zdziwię się, że... To nie jedzie jeszcze nikt, trudno. Tak się bawią. No, chyba może razem jeżdżą, czy coś. A, nie sądzę chyba. Chyba nie. Bo widziałem dwie taksy, jedna za drugą, więc... A, no chyba, że tak. A, no to mówię, ja za sobą jeżdżą może razem. A to oni są z tych... Oni ja nie wiem, czy to z tej korporacji, to... czy z tego zwykłego, czy to... Tak, z wielu taksi na pewno oni byli, bo te same mieli te same wozy, tak? Te same maszyny. A, no rozumiem, rozumiem. Więc może sobie robią konkurencję jeden drugiemu. A może tak, który mniej ten będzie brał za przejazd. To jak taksi i Uber tam, nie? Coś w tym stylu. No, ja pamiętam, że jeden taksówkarz, było 5 taksówkarzy pod peronem. Jeden taksówkarz, jak wzywałem taksówkę cały czas, to przyjeżdżał do mnie chyba z 10 razy ten sam. Tak wypadało. I on zarobił na mnie takie pieniądze, że później dał telefon do niego i żebym ja po prostu go dzwonił do niego, on będzie mnie woził. No to dlatego zarobił sobie to od razu. Ale nie no, ja powiedziałem, że nie no, a potem jest aplikacja na telefoniku taksówki, żeby taksówkę wzywać, a nie będę... No ta, no pewnie, że ta. To bez sensu. Wyczuł pieniądze. No tak. Normalka, no jak to ktoś wyczuje, to wie. No ale co poradzić, no tak już jest w tej branży, no. Też się muszę jakieś roboty złapać, bo przecież tyle mnie nie było w tym mieście, że... A to jakąś legalną? No legalną bym chyba wolał jednak. No, słabo płacone są te legalne. Na nielegalnych się nie znam, nie wiem. No to różnie. Nie no, ja myślę, że żeby z tym taksówkarzem coś pomyśleć, bo w sumie to nie głupie, ale... Jak oni tak jeżdżą w sumie, to może tym bardziej. Taksówka jechała, ale to nie tutaj, więc aż dziwne. Nie, bo ja nie zamawiałem jeszcze, muszę zamówić, dlatego. Aha, myślałem, że pan zamawiał. Nie. I wcześniej, bo do domu podjechałem, wróciłem teraz i czekam jeszcze, dopalę tego. Widzi pan, no nie chce się spalić, no ja nie wiem, ile to będzie tak. Ale widzę, że nowe samochody też są w tym salonie. A pan tutaj długo na wyspie? No, przebana. Jak ja to byłem na wyspie, już teraz to bym był z dobre 4 miesiące, jak nie więcej. Ale przerwę miałem długą dość. W sumie miałem przerwę z półtora.
Ja prawie od początku jestem. Bo tak ostatnimi dniami jakiś ten kierowca kurde z policją cię ściga całymi dniami. O. To nie, nie wiem, czy nie pan wiem. Widział może? Nie. Kurde, takie auta chyba kradzione jakieś, bo wszystkie mają żółty kolor. Kurde, jak popieprzam po mieście, 3-4 lawiorki go gonią i on nim ucieka. No nie wiem, kurde. Co to za wariat jest. I to nawet jeszcze nie to, że on nim ucieka, tylko on specjalnie podjeżdża na komendę, czeka na przykład, aż przyjadą, żeby wejtować ich dalej. To jest jakiś wariat. A, taki sprycasz, no ładnie, ładnie. Ale chyba go jeszcze nie złapali ani razu, ale to jest aż dziwne, a to z kilku dni ten powtarza się samo. To dobrze, to uczy, to powinien jeszcze założyć szkółkę z pierniczania. Ale panie, kurde, jak ja przecież... Zresztą ja wysiądę z samochodu, nie będę tak siedział tego, bo to tak niemiło. Ja on pokażę coś. On wczoraj jak sobie jeździłem, to jedna radiolka leżała tam na tej pierwszej palmie. Aha. Na plecach, znaczy na dachu, tak? Druga leżała tutaj w środku prawie. Ja pierdolę. I trzecia tam, jak jestem wjazd jednokierunkowy na komisariat. Więc no, to tylko pokazuje, jak ci z LSPD jeżdżą. No, właśnie miałem mówić, że to policjanci. Ale ja nie wiem, czy oni wszyscy wywalili się w tym samym momencie, czy on po prostu krążył i po kolei się każdy wywalał. Kurde, ale to czym on jeździ? Ale on jeździ Audi R8. Na pewno widziałem Audi R8 żółte, widziałem też Porsche. O. Żółte. I nie wiem, co to było. Bentley chyba? Takie auto, takie trochę SUV-owe. Chyba Bentley. A to może ktoś z tych Yellow Taxi w takim razie? Nie, to były auta sportowe. No ale mówię, że skoro żółtymi kolorami jeżdżą, to może ktoś po prostu po robocie sobie lubi pościgać się. Ludzie mówią, że to podobno ktoś, jakiś tam złodziej samochodów, że on importowane auta kradnie, gdzieś tam ktoś mu je sprzedaje, znaczy daje, żeby on na lewo je sprzedał, tak, na czarnym rynku. A, no rozumiem. Kurde, ale no to, ciekawe. Nikt nie wie, kto to jest w ogóle, nikt go nie zna, on jeździ od 2 tygodni, tak wariuje i nikt nie wie, kto to jest. No dobrze, no w sumie to dobry pomysł. Tak, że jedzie sobie, słychać sygnały. Ja się rozglądam, tu na dworcu, stoimy tutaj na głównym, patrzymy, nagle wrum, jedzie sobie powoli Audi R8, a za nią jedna, druga, czwarta radiolka. I tak sobie jeżdżą w koło, tu się krąży, wjedzie na parking, wyjedzie do góry. I tak sobie nawet nie jedzie szybko. A bo to teraz a pewnie... jak czasami jak przepierdzieli od tamtej strony na autostradę chyba jedzie, bo chyba jak się wkurza, to nie ucieka, tak mi się wydaje. Tak wszyscy mówią, że chyba te auta są szybsze niż policyjne, to tylko jest tylko wziął i nie ma go. Kurde, to niezły, to jakiś na pewno kierowca były czy coś z rajdowy. Ale on kurde, wczoraj na szpitalu, wczoraj byłem tam z medykami, sobie gadałem, on tam przez 30 minut, 40 cały czas gdzieś tam przejeżdżał koło tego szpitala. I co chwileczkę go te policje goniły, to się rozwalił tam gdzieś na znaku jeden czy coś. Kurde, to jest jakiś wariat, no ja nie wiem. No ładnie, ale to dobrze, no niech się dzieje coś, to co ma być nudy kurde w tym mieście. Przecież teraz to w ogóle tak pewnie nie ma co robić. I tak nie ma co robić. W tym momencie to przecież kurde. Ale widziałem, że dużo aut właśnie w salonie nowych jest ładnych, ale drogie jak cholera. Tak. Czy drogie? Nie są takie drogie, importowane auta są droższe. No mówię do tych ale importowanych. Panie, proszę pana, ja powiem tylko panu tyle. Jedno auto jedzie 635 na godzinę, więc no, chyba nie trzeba wiele. Aha, a jakie? Kosztuje 1,5 miliona. Nie wiem dokładnie, które to jest, jechałem wczoraj tym autkiem. Bo mi tutaj na parkingu głównym ktoś dał, żeby... Panie, sprawdź sobie pan jak to jeździ. Ja pojechałem na autostradę, moim oczom w ogóle nie wierzyłem, tak? To po prostu... Nie było w ogóle dla mnie... Nie do pomyślenia, że to auto tyle mogło jechać, bo... Ader na przykład, czy Dinka, owszem, jeździły 520 na godzinę, 540. Ale nie żeby 600 ponad coś jechało, kurde, nie na tym paliwku. Kapi, siemanko, dzięki bardzo za hościka. Jeździ było rakietowe, to wtedy tak, dzięki. To jeździły. A, no to rakietowe, to tak, ale... Nie wiem, mnie to też długo nie było, to wie pan, nie orientuje się tak dokładnie. To ja to cały czas jestem. W miarę możliwości. Ja byłem chwilę na...
na wsi, wróciłem teraz dzisiaj w sumie na miasta na chwilę, zobaczymy co to się pozmieniało. Dwa tygodnie na pracach legalnych, panie, zarabiałem, żeby tego GTR-a kupić i się tutaj bawić. Dwa tygodnie? Dwa tygodnie. Ja pierdyk. No, prace legalne nie są zbyt dobrze opłacalne, a ja nie chcę się nielegalnych prac łapać, nie ma sensu. Nie, to nie dla mnie. Wiem, że łatwo zależy. Robić. Bo podobno 400 tysięcy na godzinę to jest taki, o, taki pikuś podobno na narkotykach, ale... Aż tyle? Za co, kurde? No tak, no właśnie to jest najlepsze, że kurde... A to dalej, to już teraz takie bagażniki bardzo, są, bardzo, że można pakować ile wlezie, bo kiedyś... Nie wiem ile tam wchodzi tych gramów, czy tam chyba 250, czy 300, można być więcej. O kurde. O to panie, to kiedyś to można było sobie wsadzić 120 i był koniec imprezy. Czy nie dziwię, że teraz nie, tyle zarabia. Ja pamiętam... Jak do Guardiana, bo raz byłem sobie marihuankę na własne cele zebrać. No można mieć tam 27 gram, czy 26 gram przy sobie. No tak. Kolejna taksówka. No i ten, i sobie zbierałem na własny użytek. To do Guardiana wchodziło 700 chyba nostek, więc... 700? O kurde. Tak, no dokładnie, ładnie. 750 jednostek chodziło. Nie no, to rzeczywiście, jakby teraz przeliczyć te 750 sprzedać, to kurde, te pieniądze można zarobić. Ale teraz chyba bagażniki troszeczkę są zmniejszone. To... No tak, tak. No ale to nawet jeżeli jest 250 czy 300, to i tak jest prawie dwa razy tyle, co jak ja kiedyś się tam brałem za to. No wtedy tak, już można było dobrze zarobić. Było maksymalnie chyba. No, to już wtedy można było zarobić konkretnie, a teraz to już w ogóle. Ja pamiętam, że na rafinerku jeździłem, kurde, często. Na śmieciarce też dużo pracowałem. Ale na rafinerze, kurde, to tam taką godzinkę zarabiało się tak 10 tysięcy. No, właśnie. No to komu to się kurde, opłaca? Jeszcze jestem za czasów, jak górnik był, kurde. Tak, nie wiem, w 2 godziny milion się zarabiało, kurde. A, no, było coś takiego, rzeczywiście. Ale to też jakiś czas temu, na samym początku w sumie było. Bo tam można było bardzo szybko zbierać te kamienie, dlatego. Kojarzy pan księdza proboszcza tutaj? Tak. Papa Luko? To jest dopiero, kurde, biznesmen. Jezu, jaki on pieniędzy mi operuje. Tak? Kurde, no to widzi pan, ja podobno, to dam... Że to już nie jest 1 milion, 2, tylko już 3 cyfrowe miliony. Aha, a to za co tyle aż? Nie wiem, no nikt tego nie wie. Ciekawe, to ciekawe. Pracownicy wiedzą, ale to nikt się nie przyzna. Chyba firmę kurierską ma, paczki rozwożą i tak dalej. A, w tym stylu. Ciekawe co w tych paczkach. Więc no, ciekawe może być. Ciekawe co w tych paczuszakach. Kurde, ale czemu? Ja nie mogę okularów. Ma pan okulary na sobie, ja nie mogę okularów kupić, nie wiem czemu. Może pan powiedzieć raz? Mówisz, że pan ma okulary na sobie, a ja nie mogłem w ogóle kupić ich. Byłem w sklepie i pani powiedziała, że nie ma. To ja sobie, pan, mogę pana podwieźć, pan spróbuje jeszcze raz, bo to sami tam... No dobra, dobra, są tych okularów. Podjedźmy, bo przecież kurde, zdziwiłem się, no. Kiedyś można było, a teraz nie. Bo wtedy można je... A ma pan kupione? No właśnie nie mam. Bo to się kupuje teraz w specjalnym sklepie. Ja tam dlatego. A ja byłem w tym, co... Czapki a, do tego pozmieniałeś. I tak dalej kupuje się wszystko w wybranym sklepie teraz, no to... A, no dlatego. To nie wiedziałem. Muszę sobie jeszcze te importowane pooglądać. Bo jest mnie ciekawi. No ten GTR sobie jedzie 300, tak 30, no 20. A ten 600 to masakra jakaś. Ale ja bym panu pokazał zalety tego GTR-a. 4x4 napędzik.
pod Montchillat największa, najbardziej stroma tego, podjazd najbardziej stromy i on z lekkim chujem na to wyjeżdża. Hmm. To jest najlepsze, że auta terenowe i SUV-y nie dają rady. Ładnie. O, tu ma pan sklepik. No, dobra. A później jak pan chce na przykład ściągnąć, założyć, no. To mięsień shift plus minus i pan tam panu na tadeciku pojawić taki spis, tam pan może ściągnąć. A no widzę. No i od razu jak człowiek, kurde, bo świeci to słońce bez okularów, to... A no ja zawsze mam okularki, lepiej jednak patrzy się na tą drogę. No tak, no, że to inaczej się jeździ zupełnie też. Tam można łatwo ściągać, zakładać, więc... No właśnie, to dobre akurat w sumie. Możemy podjechać, zobaczyć, które to autko, co tak zapiernicza. A ja też nie mam kasy, kurde, trzeba zarobić. Ja muszę dowiedzieć, trzeba potestować od ludzi, popatrzeć, bo to jednak tak kupować i sprzedawać to się nie opłaca. No ale jak pan jechał, to pan nie pamięta mniej więcej, jak wyglądało? Nie, właśnie chodzi o to, że ja nie zauważyłem. Ja wsiadłem w to auto, on wsiadł do mnie na pasażera i ja po prostu jechałem na pełne i ja tak nie mogłem wyjść z podziwu i ja nawet nie patrzyłem, czym ja jadę, tak? Ja po prostu jechałem przed ciebie, żeby nie wywalić w coś, bo jednak to była o kurde, co ty? Nie wiem, czy pan to widział, czy auto leciało w powietrzu. Nie, to były pana chyba tylko. Chyba to już u mnie było. Ale że aż tak 600, kurde, przecież to masakra jakaś. Ale podobno jakiejś takiej wielkiej przyczepności, zarąbicie wielkiej nie ma to auto, bo widziałem, jak to jechałem. Na przykład tu mogę zrobić, o tak, i sobie skręcę. I on się trzyma drogi, tak? Aha. A tamten już dawno by leciał bokiem, no. A, no to nie, to też takie, nie do końca. Siema, kopeczek. No, Resident Sleeper, ta. Ale to na chwilę wbiłem w sumie w to. GTA. Maski trzeba zakładać wszystko po kolei. Maski? A. Maski to chyba do innych rzeczy się zakłada. Ja tam się nie znam. Czapki, okulary. Fajna sprawa. No tak, dobra, myślę, że dzwonić po tą taksówkę, czy nie, kurde, muszę przecież. Zawsze mogę pana podwieźć tam na peron, na taksówkę. Ja bym chciał podjechać i tak chyba sobie pracę zmienić, bo ja nie wiem nawet jaką mam do tej pory. Bo tam chyba na peronie na pewno taksówki są, tak mi się coś wydaje, więc... No, off duty jestem. Aha, czyli ja jeszcze LSPD, okej. O właśnie, pan chyba poza służbą. Do tej pory, to nieźle. O. Ja bo zaraz pojadę tam powkurzać tych taksówkarzy. Jak chcę, to mogę pana podwieźć tam, bo i tak tam podjadę. No i tak muszę pojechać chyba, żeby pracę zmienić, przez LSPD nie będę. Bo kiedyś tego, przemalowałem sobie GTR-a na taki kolor, jak oni mają taksówki. I tam zostałem za nimi, że nowa taksówka na mieście. No ładnie. Kopeczek, co ty teraz ciarasz? Ja to kurwa nie wiem, w co grać już. W Lola. Ej, gramy w Lola, kopeczek? Dawaj, no kurwiamy w Lola, bo w Lola bym sobie pograł. Ile ty w ogóle jesteś jeszcze? Jesteś na czasie, mordo? Lola bym zagrał. No to jakieś zebranie chyba. No, widzi pan, są... Są taksówki, a nie. Dobra, idę sobie gadać. Zaraz pierdolę to. Dzień dobry panom.
Kurde, panowie, co panowie tak tu? Fajeczka, fajeczka, ja po taksóweczki dzwonię, nikt nie przyjeżdża, teraz już widzę, no, stoją, nikt nie jeździ. Jak pan dzwonił? Nie było żadnego zgłoszenia. Nie było żadnego wezwania. No, ja tam dzwonię do tej pani, co was ten... przy tego wuje, że tak powiem, do klientów, a ta pani mówi, że nie ma aktualnie żadnych taksówek. Tam panowie ustawili, że są na przerwie i koniec. To okłamała pana. Żadnych wezwań nie było, to musiałem z bambuko lecieć sobie to panie, musimy jakoś wam sprawdzić. No to ja nie wiem, a może to panowie jak wsiadacie, to tam się jakoś uaktywnia, że nie wiem, że aktywny jest, że jeździ. Nie, to wszystko aplikacje na telefonie nie mamy, zgłoszenie nie? na taksówki na jest na telefonie, nieważne czy jesteś w pojeździe, czy nie, zawsze się dostaje. I właśnie nie dostaliśmy żadnej, no też się dziwiłem, bo pan mówił, że będzie właśnie tam... Jak ktoś to dzwonił, a żadnego wezwania nie było, tylko tak właśnie się dziwiłem. Czekajcie. No nic, no dobra, no nieważne, w każdym razie już jest kolega podwiózł. No i dostaliśmy. No teraz pokazałem. No teraz to ja nie wysyłałem akurat. Nie, ale pan tu wysłał. A wyślę pan, zobaczymy, może to dobra. Może z pana telefonem jakiś problem jest. Tak, może pan ma strajfona zdupconego. No. Wyciął. Teraz jest. Poszło. To nie wiem, może u mnie jakieś te... Może u mnie jakieś problemy były właśnie ze strajfonem. O, no to się tak zaczynałem te strajfony, że dajcie spokój. No, takie niestety sprzedają sklepy, na nic nie poradzisz. Dokładnie. No, ale ty, no, ja nie wiem, no, ja dostałem skrzynię raz na główny, podjechałem, nikogo nie było. Jak ty już jest z tymi klientami? Dobra, to jak ci się chce, to wsiadaj. Tak zawierzesz mnie na górę. Ja nie mam problemu, zapraszam. A i super. Depression. Świeżo umyte w środku. No, to dobrze. Nie pan na jakiejś imprezie, czy w biznesie, tak kiedy pan ubrany elegancko? Ja nie, a tak zawsze, wie pan. Zawsze. Rozumiem, że jak nie ma funkcjonariuszów na służbie, to szybko dojedziemy. Ja tak zawsze się ubieram, klasycznie, że tak powiem. O, no nie powiedziałbym, że to klasycznie. Jakby pan kurde nawale w jakiejś sprawie biznesowym, coś się... No, wie pan, jakieś tam biznesy się kręci, nie? Wiadomo. Pewnie. Tutaj mówię, na bez pracy czy bez jakichś tych, to tutaj się tak zbyt wyżyć nie da. No właśnie dlatego chciałem się zapytać, co to tam teraz. To na tej taksówce to dobrze płacą. No powiem panu, że jak znajdzie się klient, to najwięcej jeden z naszych pracowników przez jeden dzień, nawet pewnie nie cały, bo to wiadomo, nie zawsze można cały czas siedzieć, zarobił 100 tysięcy. Kurczę, no to ładnie. Ale to u jakichś klientów takich ten... Nie miastowych, no, tylko... No, to zależy od klientów. Ale zazwyczaj klienci dają spore napiwki, nie? To czasami tam dadzą normalnie, bo u nas od kilometra normalnie, nie? Tam 1 kilometr, 1000 dolarów, nie? I tak dają ludzie więcej, bo to napiwki, tam ludzie tutaj jakoś nie żydzą pieniędzmi, no. No rozumiem. Ja to kiedyś... A rekrutację mamy otwartą, jeżeli pan chce, to właśnie szef pojechał, jak wróci, może pan pojechać z szefem. No mogę zapytać. Ja tu wróciłem do miasta dość niedawno, więc... Znaczy, teraz wróciłem, a długo mnie nie było dość. No, ja pamiętam, ja też tam długo nie było w sumie na wyspie, jak bym przyjechał, to... No, od razu tutaj mówię, pracowałem najpierw jako ochroniarz, potem niestety moja pracodawczyni musiała z wyspy wylecieć i teraz jako taksówkarz siedzę. A, no właśnie. Ja to byłem w LSPD, do tej pory mam chyba teraz LSPD jak w tym... W dowodzie, więc muszę sobie to pozmieniać. Teraz jest rekrutacja otwarta, chyba na ten LSPD. Się zastanawiałem, czy nie pójść, ale wiesz, nie czuję się na siłach, żeby tam iść. Co najwyżej mógłbym prowadzić wyścigi, bo akurat kierowcą jestem bardzo dobrym. Kiedyś fatowałem w wyścigach. No tak to jakoś nie czuję się zbytnio na tych wszystkich, kurde, dokumentach, niedokumentach, te papierkowe roboty też w ogóle. A no właśnie, nie, LSPD to wie pan. Ja byłem w LSPD, byłem w tym, tam na wsi też, także
Zależy. Ciężka robota czasami, a czasami bardzo nerwowa. Trzeba mieć żelazne nerwy do tego chyba. No i dużo trzeba się uczyć, tak, no bo tam jednak zdać te egzaminy to nie jest tak. No, to jest akademia, nie akademia. Czemu mam szumy? To jest strasznie dużo ludzi poszło do mechaników, nie wiem, bo nowych mechaników też się podchodziło. Bo trochę też chujowa, bo raz. Wiadomo. Potrzebuję mechanika jakiegoś, który no jest przeczony, żebym się stał, czy coś. No tam są kurde żółtki i tak, dupa. Nie wiem, czy tam nic nie zrobi. Jeżeli tylko jakieś naprawę jakąś małą. Mechaników, tak? Dobra, ja tu odejdę na boczek. O. Raz. A teraz w ogóle nie działa mikrofon. Zajebiście. Raz. A teraz to w ogóle mi nie działa, kurwa. Ja pierdolę. Na streamie u mnie jest okej. Raz. A nie działa mi na przykład. To jest taki wariacik, on kurde, on lubi bardzo, on lubi szybko jeździć, lubi pośmigać. Ja z nim kiedyś jeździłem bokiem, jak jeszcze mieliśmy. Raz. Jak, dalej nie działa. Stanie, kurwa! Sobie śmigaliśmy. Mechanika zobaczyć, pojechaliśmy na doki i sobie jeździliśmy. Ja 10 mi proponował. A ja mówię, że nawet mógłby milion zaproponować, to by raz. Ale no dlaczego, szefie, kurwa? To jest dobry test dla. Dlaczego to nie działa? No, to też prawda. Szef, jak się wie, może wtedy ten klient, on może sprawdza, jak coś to tam potem... No, by trzeba było zatrudnić takich tajemniczych klientów, czy coś, no, za ciebie. No, żeby sprawdzić, ja bym też takie coś zrobił, to jest bardzo dobry pomysł. I później polecam zwolnienia pewnie. Znaczy, jeszcze, może jak, jeżeli nie był jeszcze jakiś zagrożony czy coś, to myślę, że tam za pierwszy raz będą jakieś ostrzeżonko motywowane. Sprawdzę najpierw siebie, czy dobrze jest. Za drugi raz będzie dobrze jest, to dobrze jest. Niby te. Zlecimy. Sprawdzę najpierw siebie. Na razie ciszę, spokój. Dobrze jest. I dobrze, może to. Nie, no, streamy normalnie, słychać wszystko w porządku. To o co teraz chodzi? Na razie ciszę, spokój. Chaosu tutaj dla nas tworzyć. I dobrze, może. No, streamy normalnie, słychać wszystko w porządku. To o co teraz chodzi? Ale Skubany najpierw proponował, najpierw chciał dać 1000. Raz. Kurwa. Raz. Tak, to jest on. Powiem, że. A czemu bindingsy nie działają? Teraz to wszyscy w ogóle jakoś 1000. A i tak mi zapłacił 6500, gdzie mówię 420 będzie, 430. Boże święty. Wiadomo. Bo stąd w ogóle ile jest? Stąd jest jakieś 600 km więcej, nie? Coś takiego. Nie no, 430 chyba dokładnie. Metrów. Tak. Tak mniej więcej koło 500. No na pewno jest bliżej stąd niż z poprzedniego dworca, nie? Raz. No to na pewno, tak. O. Jezus. Gdzie nad morzem pan dalej siedzi. Kurwa. A, dobra, wziąłem cię. O, wyszedłem z morza chyba teraz. O, ty, co innego. Kurde. A bo ja ten cały czas w muszli siedzę i dlatego tak może słuchałem się z muszli tak wejść. Się. Tak, no bo ja ten mam tak. W głowie mam takie małe pomieszczenie, że i muszę siedzieć ten na muszli, żeby w ogóle coś robić, nie? Dobra, słuchaj. Słyszałem, że pan chce o rekrutacji porozmawiać.
No właśnie w sobie mógłby, bo tak nie mam się czego zaczepić, to mam, jeszcze mam wpisane w dowodzie ten. Jeszcze mam wpisane w dowodzie, że LSPD, nie wiem właśnie. Co? Muszę zebrać za jakąś robotę, bo przecież. Panie jest psiarz? O Jezu, nie, to ja nie chcę. Panie, były psiarz, jeśli już, no. No skoro pan ma w dowodzie, to dla mnie dalej pan jest psiarz. No ale teraz mam off duty, to nie jestem nikim. Zresztą zawsze jestem nikim, tylko teraz po prostu mam w dowodzie jeszcze to. Pan jest zawsze nikim, to jest dobry. No dlatego warto byłoby być kimś i być na przykład taksówkarzem. Czy wiesz, może taki były policjant to się przyda, bo wiadomo... Zależy, bo ja nie wiem, czy go nie będę porywać, ty. To kiedyś tak było, teraz już tak nie robią. Były policjant, ty wiesz, zawsze komuś zeszedł ze skórę pewnie. Ja? Ja to nikomu, ja miałem same dobre znajomości, pozytywne. Ja nikomu w dupę nie wchodzę, no. Dlatego pan wyszedł z policji pewnie. No dokładnie, bo tam trzeba, aż taki nakaz jest no, odgórny, podpisuje się. Musi pan mi w dupę wchodzić, bym panu zatrudnił. A, no ale to normalka chyba, nie? Zawsze do szefowi trzeba kierownikowi w dupę wchodzić tak głęboko, że... No nie wiem, ale nie dosłownie, no co pan teraz? No wiadomo, wiadomo, ale wie pan, no to przenoście. No nie, bo pan już zaraz wyleciał głęboko, to ja już nie wiem. Nie, nie no proszę tutaj nic nie insynuować. Ja nie... Czy pan mówił, że pan głęboko będzie wchodził, no? Cię muszę napić, bo przecież jak pomyślałem o tym, to... Zaschło. Ta, no. No czasem zasycha w tych tematach. No czasem da. Trzeba zrobić, żeby było trochę... Wie pan, się napić mokro, wiadomo co chodzi. Dobra, dobra, pan pije. Pan nie mówi, pan pije. O, pierniczę jeszcze tą bułę z kiełbachą. Kurno. Ale Grażyna zrobiła dobre dzisiaj. A kto to jest Grażyna? A, sąsiadka. Nie. I ostatnio... No... Powiedzmy, że przyszła na kolację, a zrobiła śniadanie. No. Nie. Taką sąsiadką. No, przyzwyczajenie jeszcze mi z LSPD zostało. W sensie, że pan się rucha z kim opadnie? Tak, tak, tak. Dokładnie. A, no rozumiem. A za sąsiadka chciała sól pożyczyć, to... Wie pan. To jej da trochę... No chciała sól, to ją trochę popieprzy... ten, pieprz też dałem. No rozumiem. Dobra, ale co pan się tak otwiera tutaj niepotrzebnie? No. Pan się pyta, ale panu mówię, no. Jak się pytam? Pan sam zaczął ten temat, no. Się lubię otwierać przed ludźmi, no wie pan. Tylko tak dobra, w przenośni. Tak, w przenośni i poza przenośnią pan się otwiera. Dobra, jest warty. No to też takie zboczenie zawodowe policyjne, no. Też się lubią dobra, otwierać. Pan, nie, ja pana nie mogę zatrudnić, jak tam będzie takie tematy z klientami, pan będzie pierdolił, to ja nie wiem, czy to ma sens. Nie no, ja z klientami nie będę pierdolił, będę kultura osobista zachowana. Tylko z klientkami, tak? No. Nie no, ale to wie pan. Tak czy siak pan musi i tak na naszą stronę wejść i tam ma pan dział rekrutacja i tam musi pan podanie podesłać. Może cholera. Ale to jakie praktyki może już bym zrobił? Nie, to najpierw trzeba podanie, po podaniach jest rozmowa i później jazdę próbne. No. No to już taka poważna korporacja. No, no poważni ludzie to poważne korporacje, nie? A no no, no no. Poważnie. To Jason, czym żeś się zakrztysił? Nie, kurde, jakoś przeziębienie mnie chyba opie. A widzisz. Taka praca jak się w klimatyzacji ciągle siedzi. Ja się już włączyłem dewnie. No jak się ciągnie ciągle te muszę naprawić, bo coś powietrze. Ten okno szwankuje. Nie mogę go zamknąć do końca. No przy oknie też niedobrze, no. To płuca potem... No mam nadzieję, że na płuca to mnie nie siądzie. Nie, tak to już nie chcę. Nie, no lepiej nie. A ty pan czasem nie zamawiał taksówki, co ja przodychałem i nikogo nie było na głównym?
Nie. A jaki pan ma numer telefonu? Teraz sprawdzimy. Już pan mówię. A nie, już widzę pana numer telefonu. No, 77555 mam numer. Wie pan co? O 10.42 poprzedniego dnia pan do mnie napisał. Ja napisałem panu w drodze i byłem na miejscu i pana tam nie było. Wczoraj? Co? Kiedy? 10.40, nie 40. A, 10.42, że dzisiaj. A, ale po mnie podjechał. Tutaj pan chyba podjechał. Pan tu pewnie podjechał. Bo dosłownie brałem taksówkę, wyciągałem z garażu. A to żeś mi pana przyspieszył, wyprzedził pan mi, bo ja pierdolę. No, pan kierownik a wolniejszy niż ci pracownicy, no ja nie wiem. I akurat stałem na tym, dlatego wziąłem, jak byłem blisko. No to ja, bo nie jesteśmy na CB Radio w sumie, dlatego też nie. No właśnie, no nie wiedziałem, że ktoś jest, nie, więc tak jakbym wiedział, że ktoś jest, to bym wszedł. No spokojnie, spokojnie. No nie chciało mi się w sobie wchodzić do tej CB Radio, bo nie sądziłem, że ktoś będzie, no szczerze mówiąc. A tu niespodzianka. No ja rano jestem często, tylko że no niedługo, bo no, klientów nie ma zazwyczaj i siedzę sam na tym peronie, nie tak trochę. No dlatego trzeba będzie zatrudnić więcej taksówkarzy właśnie. No, ja myślę. No ale takich porządnych, a nie... No skąd pan wie, że jestem nieporządny, jak pan jeszcze nie widział, jak jeżdżę, ani nic? No dobra, ale jak pan takie tematy zaczął na wstępie... To pan mnie tutaj ciągnie. Nic pana za nie język. Ciągnie, dobra, ja muszę się zamyśleć. A to jakieś premie u kierownika też panowie dostają? Za dobrą robotę? Jak jakieś pozytywne te... pozytywne pochwały od klientów, czy coś wchodzą na stronę, czy... Nie, przewidzicie... A no chyba, że tak. ...pracujesz, no to wiadomo, jakąś tam podwyżkę, czy coś premie dostaniesz. Dobre jest już. Tam zawieszkę jakąś zapachową czy coś, nie? Tak? No pewnie. O czym wy mówicie? A, takie tam. Pytałem, czy premie dostają, jak klienci chwalą. Ty no, oni zarabiają niektórzy tyle pieniędzy dziennie, że to jest masakra. Ile? Różnie, na razie mamy chyba rekord 100 tysięcy ponad. W dniówkę? O kurde. Tak. Ale to ile godzin? Taka normalna dniówka, że 8, czy? A to różnie bywa, nie? Ale ten w sumie, co dostał tą dniówkę, to już nie pracuje z nami. A, za dużo zarobił. Nie, no po prostu ćpał na służbie, nie? A, no to niezły zawodnik. A może szybciej, lepiej jeździł wtedy, nie? No dobra, ale nie wolno. Rozumiem, przed służbą i jak to zejdzie, ale ty on na haju normalnie, kurde, był. A, nie no, to już przesada chyba troszkę. A panowie, te taksówki to jakieś prywatne macie, czy też jakby odgórnie się dostaje? To są nasze prywatne, ale to już są jakby te... Zarejestrowane na firmę jakby. Tak, jest dokładnie. Ale niedługo będziemy chcieli do Urzędu Miasta będziemy pismo kierować o przejęciu taksówek w całym Los Santos. No może jakieś nowe też będą. Jebać to, nikt nie ma takich dobrych jak my. No wiadomo, jak ktoś ma prywatną, to też więc lepiej dba, nie? Niż żeby dostał służbową. Dokładnie. Ile na spisie jest w ogóle teraz zerknie? Czy coś w ogóle przyjeżdżają ludzie? Kurwa, cały czas 5 osób.
szał. Ale na, jak były cztery osoby, dobra, na cztery dwie były taksówkarzami. Ale to tak właśnie jest, czasami jest nas o tej godzinie więcej, czasami mniej, ale to jeszcze jest 6 godzina, więc to spokojnie. No, już tyle czasu minęło, a jeszcze nic nie zarobiłem, kurde. Trzeba by się za co zabrać, bo przecież... No ale znając życie, pan zarabia jeszcze bez pensji ten, ale SPD. No, ale na off-duty to mało. No ile pan tam ma, no? 450 chyba. To jest mało! To jest jedna, to jest najwyższa stawka, kurde. No, to mało. Skoro no normalnie ile jest? Takie buty ze złote. Nie wiem, ja mam 300 na przykład, jaka taksówka już. To co to tam, $150 to... To ja tyle często na jednego buta wydaję. Ech. Taki pan... O, w końcu się przyjaśniło, bo już było tak ciemno jak w dupie. No, taki... Wieczorny klimacik był. A pan to taki trochę ciemny jest, taki jakby po samoopalaczu. Nie, ja po prostu taki... Taką karnację już mam od urodzenia, no. Każdy tak mówi, a chodzi na natryskowe. A skąd pan wie, co to pan się zna, tak? No, raz byłem, to jak mi przeleciało, to prawie byłem murzynem. No kurczę. To stwierdziłem, że to nie dla mnie, jestem blady. Nie no, murzynem to może nie jestem, ale trochę ciemniejsza jest. Taki sraczkowaty trochę. Ta, no, sraczkowaty. Bo jak byłem mały... Nie, to się zmieszał pan z gównem pewnie, co? Ta, wpadłem do sedesu przypadkiem. Dlatego pan do teraz mówi, że pan w muśli siedzi, tak? No i tak zostało, już się przyjęło, mi się tak spodobało, że... Takie życie. Kurde, mnie to było? Lata. A to tej sąsiadki taki. No. O jest, dobra, nie wnikam. Lubię takie gierki, tak? Tak, zostawiła przypadkiem u mnie w tym. W płaszczu miała zabrać, a... No, nieważne. Ją trochę potrzepało. A szczęście panowie, ten kawał jak starsze małżeństwo, czy tak dobrze po 70, żona mówi do męża: kochanie, a może by my tak co pobaraszkowali, jak kiedyś spróbowali, co? A też mąż mówi: kurde, Halina, u mnie to ciężko już, to już nie te lata, słuchaj. Ona mówi: o no, spróbujemy, tam wyjdziemy na nadwór pod płotem, żeby dzieci nie widziały. On mówi: dobra, dawaj. No i poszli. No i tak jadą, tam minęło trochę czasu, gdy Halina taka podekscytowana mówi: Jezus Maria! Marian, jak ty żeś to zrobił? Tak mi po... Kurde, no tak mnie potelepało, że ja nie wiem. Marian mówi tak: Halina, bo ty żeś się kurwa drugą ręką tego płotu elektrycznego trzyma. Ja pierdolę. Czy pan ma tylko żartę z jednym? Słucham? Pan jakiś głodny pan musi chodzić całe życie chyba. No bo ja śniadania nie jadłem jeszcze, to dlatego. Zjadłem, no ugryzłem coś tam, trzy gryzy, ale przecież ja nie wiem jak, ona wstała rano, no pogryzłem tam, ale wie pan jak to jest, jak rano wstaje się z sąsiadką, to ja nie wiem jak ona te kanapki robiła, czy myła ręce, czy nie ma, to wolę nie próbować, nie? No ale to i tak po panu. No albo po niej. No co to za różnica, skoro pan i tak po niej ten... Może nie zagłębiajmy się w to już. Już się wyjątkowo zagłębiłem w tej sąsiadką. Ja pana w życiu nie zatrudnię, na pewno nie. Dlaczego? Proszę pana, jak powiecie takie tematy z klientami poruszał, to mi będą uspierdalać. A pan kiedyś tak rozmawiał z jaką klientką? No ja z nikim tak nie rozmawiałem w ogóle. A, no właśnie, pan, no, może będzie więcej klientów właśnie. Taki nietypowy taksówkarz.
Więcej tych klientów, bo ktoś kuźwa gada jak głęboko w sąsiadkę wchodzi, no wątpię, proszę pana. Głęboko w tematy o sąsiadce, a nie głęboko w sąsiadkę. Panie, co pan mi tu znowu insynuujesz? Jeden chuj, jak to mówię. No to znowu pan zaczynasz teraz jakieś takie tematy, no. Ale to jest takie powiedzenie, no. Dzień dobry. Dobry, dobry. Co tam? Chcesz pomóc? Na razie chyba nie trzeba. Może za chwilę. Spokojnie. Powolne życie prowadzimy póki co. Chyba mi też się nie ma co spieszyć za bardzo. No chyba nie ma, zdecydowanie nie ma co. Tu ma pan 3/4 wyspy, tutaj właśnie stoi. Dobra, no w sumie coś w tym jest. Będę w pobliżu. Przydada mi się medyk, no nie ukrywamy, czasami się przydają. Może pan wejdzie za głęboko i wtedy się przyda tamten. O, znowu pan coś insynuuje tutaj, w moją stronę. Ja nic nie insynuuję, prawdę, bo wie pan sam mówił zresztą, no. Absolutnie, ja w życiu, ja nawet, Boże, gdzież bym śmiał? Czy dobrze, że ten? A mówię, mam chwilę, to przyjadę wcześniej. No właśnie, a to pan taki ostatnio poranna ten jest. Poranna myszka taka. Powiedzmy, że w głowie wraz z październikiem zacząłem troszeczkę inny cykl dnia i nocy prowadzić. Więc akurat w tym tygodniu na pewno mam czas rano, a potem zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam dzisiaj przyjadą ludzie. Jeszcze jest dość wcześnie, więc jeszcze zanim te pociągi tu przyjadą wszystkie, to jest... No tak, no nie wiem, tam może większy ruch to jak zwykle chyba tam jakieś 13-14 no, się chyba zacznie. Pierwsza fala taka. Ja w LoL'a zagrał chętnie, a nie o z kim. Kopeczek po lasu. Kopeczek kurwa. Ja już to czekam, kurde, ten... Aż się ustatkują ludziom te pieniądze, bo teraz to szaleją strasznie. Oho. Kurwa, tak? Kurs dolara to spadł strasznie teraz przez tą ekonomię na tej wyspie. Kurde, trzeba teraz tych dolarów nabrać, jak spadnie, to znowu te... Z drugiej strony. Coś w tym jest. Kurde, jakby tak mógł tych dolarów na tą przeprowadzkę zabrać. Ale w sumie całe szczęście, że nie masz tego. Może i lepiej tak będzie. A później sprzedawać na procent. To już będą historyczne dolary. Tak, to one będą dużo warte za ileś lat w końcu. No. Chociaż takiego jednego na pamiątkę sobie zabrać. A i potem sprzedać no, za jakieś... centen chociaż nawet. No. Właśnie, to pan se schowa do buta, tak. Między palce, jak będzie przeprowadzka, to nie zobaczą może. Albo połknie, o. Też dobry pomysł. No to nie, to trzeba wyfolić. Czy nie przejdzie, się zadławi i będę musiał po lekarza dzwonić. Pan się sam tam rozetnie, chirurgię zrobi. No, już to pan się zna, to co wie to pan, tak? To nie jest takie proste. To się tak łatwo mówi. A głupią nogę sobie, kurde, szyć ciężko. No, w sumie da. Wiadomo, że samemu... No, dokładnie, samemu to ciężko pewnie. Samemu to wiecie panowie, co sobie można zrobić. Nie, pan nie porusza tego tematu, bo się nie. Tym panu, bo... Bo on tu zaraz samemu... się skręci. Samemu to co można zrobić. No już o tej kanapce to też no, mówił, no. Już no niech pan lepiej też już nie mówił na kanapkę. Moment, trafiłem z wytem. No zdecydowanie. No, troszkę nie ta dziurka, jak to mówią, no. Jezus, przestań pan, no. Ja pierdolę. Pan dziurki myli, to już trudno. No, tak.
Partnerka może być niezadowolona. Nie, niech pan nie ciągnie tego tematu, nie, niech pan już nie... Ale to partnerki nie mam, partnerki nie mam na szczęście, dobra. Ale ma pan sąsiadki. No, no... To coś w tym jest, no. Ja tam się chyba nasłuchałem za dużo o tych mieszkaniach, kurde, na tym... przy komendzie. Że tam, kurde, ściany z kartonu i słychać, co kto robi. Dobrze, że ja tam tylko pociuchy, kurde, z prania przychodzę właściwie. No, te sąsiadki to są różne, wie pan. Mi lepiej nie ryzykować. No i się sąsiadki, no. Najgorsze to młode pary, jak ten. A, no to tak, jak jest okres rozrodczy, to wie pan. To się tak, spać nie da w tych mieszkaniach. Samica poszukuje samca. Się samce nastrajają przecież. Tak, samce się nastrajają przecież te tańce godowe, też nie da się wytrzymać. Tak tupią po tych posadzkach, że to słychać w całym, kurde, bloku. To nie wiadomo, czy czasem to niektórzy ludzie to ewoluowali, czy nie. No, właśnie, niektórzy do tej pory po żyrandolach skaczą. Czy wy dalej ten temat poruszacie? Nie, rozmawiamy o ludziach i o rozmnażaniu, znaczy kopulacji. Oj, rzucili jednak o tym dalej. Ale tak w sensie biologicznym, a nie, że ten... No tego, no wiadomo. Ja chyba sobie samochód odkurzę w tym czasie, jak się nic nie dzieje. Tylko pytanie, który jest mój, bo już zapomniałem. A to po rejestracji pan nie poznał? No właśnie nie, no. Żeby to jeszcze pamiętał. Tyle by pan zapamiętał. O, to jest moja, dobra. O, cyk, jedne drzwi. Czy to wszyscy będą odkurzać ze mną? Tak, będziemy nie, trzymać tak, panu odkurzacz. Może. Patrzę jak duża jest różnica w rejestracji. Ja wiem jak jest duża, bo ta jest czarna, a tamta jest biała chyba. To jest duża różnica. Czarna biała, ale tak bardziej na numerki patrzyłem. Potrafi ktoś mi nauczyć kucać? Proszę bardzo. O, super. Ja też w sumie duży. Ja tu zaraz cyk. Ale ma pan syf. Jaki pan przykład dajesz, kurde? Dobra, już. Ja pierdolę, jakie on ma bindy na tym, to nie. Oj, Boże. Kurwa, się wciągnęło coś. A czemu? O, tutaj różne rzeczy leżą jakieś dziwne. No to nie, nie będę weź nikim. Pan... No to jest prawidłowe, kurde. Korpora. Dobra, przestać, zaraz się wciągnie, nie będzie tego. No ta, się wciągnie tak. Się, chyba niektórzy wciągało tak wcześniej. Mówią. Zaraz się wciągnie. Dobra. Kurwa, nie chce się wciągnąć. Trzeba wyrzucić, a nie wciągać do koszy. Może worek się skończył. Zaraz będzie. O, teraz chyba da... O, dobra, mamy to. No i proszę. Można. A z tyłu pan nie sprząta? W bagażniku nie, pewnie jakiś... Nie, się daje. No to ładnie. Co bagażnik chce? To pan ma minusy. Nie, no żartuję przecież. Kierownik minusy. Ale najbardziej urąbany, bo klienci się dają coś z przodu i to jest najbardziej urąbane z przodu jest. To pan musisz ja mówić, żeby z tyłu usiadali. A większych samochodów panowie nie mają, tylko takie te. Znaczy, my będziemy jakby tam do miasta się zgłaszali w razie czego, ale zobaczymy, da. To widziałem takie większe czasami są. A kiedy ta cała przeprowadzka ma być? Znaczy to nie wiadomo, w sumie tak za 4 tygodnie niby, nie? O kurwa. Ale tam niech oni się nie spieszą z tym wszystkim, bo po co? Niech tam dopracują wszystko, te remonty i tak dalej, niech wszystko tam śmiga jak powinno.
Na razie przecież jest gdzie mieszkać. No niby ta. Do czasu, jak to mówią, do czasu. Bez przesady, no. Kurde. Nie jest aż tak źle. Ale powiem wam, panowie, że moja taksówka to tak mało pali, że to jest świetne w ogóle, strasznie ekonomiczne. Albo moja jazda jest ekonomiczna, w sumie to też może być. Chyba jednak taksówka. Bo powiem panu, że miałem kurs właśnie stąd na dworze, na parking główny i z powrotem. I tą całą trasę 1% paliwka mi spadło, nie? To chyba mało. To tak chyba bardzo wydaje. Mało, no. A bo panu wskaźnik nie działa. Nie no, chyba nie. Chociaż ciul wie. Ty bez kitu, ja przeglądu nie mam zrobionego dzisiaj, kurde, muszę czekać na mechanikę. A później na połowie ten, wskazówka na połowie, a tu pff, pff. O Jezu, pan na... weź pan to wypluj. No, nie, to jeszcze nie spoko, gorzej jak mu będzie w górę rosło. Zamiast w dół. No. A pan dalej ten temat swój ciągnie? Ja nic nie ciągnę panu. Powiedziałem, nie, że w górę wskazówka, że będzie zwiększać paliwo, a nie zmniejszać. O to mi chodziło. Kurde, co to znowu za insuant? Pan to chyba insynuant jakiś jest. Nie, kiedy... jestem Gilberto, a nie insuant. Kiedy wskazówka nie chce się podnieść. Idź do lekarza, on ci pomoże. I pan, ja na niebiesko, leki na niebiesko, jakoś damy radę. Słyszałem, że macie tego Jordego dzięcioła, mieliście kiedyś, słyszałem takie historie. To dzięcioła? O to nie wiem. Nie, nie, o to może wycofali z produkcji. Znaczy ja nie wiem. Tego mi nikt nie kazałem przepisywać. To, dzięcioł i pukanie na zawołanie, tak? Dobra, nie poruszamy tego tematu, nie? Po co teraz taki temat? Ja tam nie wnikam, jaki dzięcioł puka. Gdzie tam? W korę. Ja powiem tyle, że na tej trasie, na której rozmawiamy, to chyba kolejny są, bo to się nie da wyjść. No nie wyjedziesz. No wpadliśmy w ten dół taki, że już nie wyjdziemy teraz. Ja pierdolę. Można powiedzieć rów mariański. Ja udam, że nie słyszałem. Nie pograłbym teraz w mafię w tym klimaciku. Może ściągnę mafię i zagram w mafię. Ale jedynka była najlepsza, kurwa. Mafia jedynka to... coś pięknie. Ja chyba sobie zaraz pojeżdżę samochodzikiem służbowym. Trochę się zrelaksuję. O kurde. To ja wsiadam, jak coś zobaczymy. O, to ja też. Obciążymy bardziej, to będzie wolniej jechał pewnie. Zresztą, nie? Dobra, nie? Jeszcze zostanę tutaj. A to pan chciał sam odjechać, tak? To może ten. Mam pana. To może my pojeździmy pana służbowym, o. Co pan na to? Co to za przyjemność dla mnie? No, że jest pan dobrym człowiekiem. I... ale ja mam dwuosobowy ten służbowy, więc przykro mi bardzo. Auto rozgrzane będzie. No, 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 no. Posprzątamy po tym, po kurcie. I pan już rękawiczki mam do sprzątania. Tak, no. Wy te rękawiczki, ja słyszałem, że wy tam cały dzień te same nosicie. A nawet i dłużej. Wie pan, no, to jak z gaciami. Jedne gacie na 4 dni starczają, nie? No, bielizna też przecież. Wie pan? No mówię, no. Przód, tył, przekładka, tył, przód, no kurde. Zasada prawdziwego mężczyzny, nie? Jak da radę, to jeszcze na ukos można. Ale to jak już takie tygodniówki... ale chyba ciągnie. To jak już takie tygodniówki. O, ciągnie, ciągnie. Tak, albo standardowe pytanie, no to ile pan ma gaci? 7 czy 12 par? 7, po co mi 12? No wie pan, no, styczeń, luty, marzec.
A, no to rzeczywiście, rzeczywiście. Dobre pytanie. To zależy od mężczyzny. Pani się przestraszył tego pada chyba i sypość. Nie. Znaczy, no właśnie, jedno pytanie. Widzieli państwo kiedyś w sklepie brązowe gacie? A po co brązowe, jak sobie samemu można zrobić? A to chodzi o kamuflaż. Ja nigdy nie, jeszcze nie miałem, nie miałem ten, sposobności, żeby sobie kupić taki. Panie, jaka to kurde oszczędność. A, no w sumie rzeczywiście. Można na luzie sobie, nie? Tak. W sumie to rzeczywiście, no, no, dobry pomysł to był. To by były jedne na, od razu na 12 miesięcy. To dopiero jaka by była oszczędność. Panie, się nie stresujesz. Jak coś pójdzie nie tak, to i tak nie widać. No chyba, że zaleje, no to już ciężej, no. No to i tak nogawka, wie pan jak to. Ja pierdolę. No tak, to wtedy się robi twista i leci dalej. Ja pierdolę. No, także słoneczko przygrzewa dzisiaj chyba. Słoneczko przygrzewa, a my w cieniu stoimy. No. Ale że ciepło w tym sensie. A. To niech pan zdejmie ten płaszcz. No, no bo... Ja już tak przyzwyczajony. Pan się zapoci, a potem owieje. A to ja mam te... Chory, a potem o to... Ja mam okłady pod pachą, to nie pocę się, to mi... Wymieniam tylko. A pan ma kontynenty pod pachą, tak? Tak. Okłady mam takie, wie pan. Na ciepło. Koszulka z mapą świata. Jedna pacha Eurazja, druga pacha Ameryki. Na plecach ta. Afryka. Tak, i bielizna z Australii. Tak, i Antarktyda tam na dole, kurde, po roztopach, bo brązowa, a nie biała. No, w sumie ta. To ciężka sytuacja jest. Jak to wysyć cały... jeszcze u góry Arktykę ma. Zwiedzić cały świat, to... Tak, i potem ten podryw. No weź, zwiedź mnie. Cały świat na wyciągnięcie ręki. Tak. Chciałabyś zwiedzić na tą Australię może? Słonika jakiego zobaczyć z trąbą. Tak, albo na szczyt się wspiąć. Najwyższy. Dobra, wezmę to wyzwanie, dobra, dobra. Dobra, to ja Jason nie na to wyzwanie, nie? To jedziemy chyba z panem, co? Bo mieliśmy zobaczyć, jak posprzątane jest. Nie, no ja właśnie. Mam wyzwanie... Kurwa. Ja mam wyzwanie, no nie! Wypad. No kurde, zamknął, pa. Na razie, panowie. Bo nie mogę po klienta ze wszystkimi jechać, no. Ej, odsuńcie się, panowie. No. Puk, 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 puk. Co ty za protys? Proszę otworzyć. Co ty za protys? Weź mu pan tam. Otwierać. Wejście, nie, nie. O, klucze wy... LSD otwierać. LSD otwierać. Ale na któregoś potrącę. Medyk jest na miejscu, to nie będzie mi żal przynajmniej. To jak pan potrącisz medyka, to... Kto go uratuje? To trochę lipa. No to ja do tyłu pojadę, no. No ale ja... Ten... Jestem po jestem LSD, to nie może pan... Delikatnie. No niech pan się nie przesuwa, no. No ale to tak nie działa, no. Dobra, to... No, mówię, nie. O, tu zdejmę spodnie. Nie pozwalają pracy wykonywać, nie? No pozwalają, no ale niech pan weźmie, no. Ja chcę skontrolować. No, nie mogę na zgłosie nie brać, nie. No ale tutaj jest medyk, on chce skontrolować, czy jest higiena zachowana w pojeździe. Czy jest wszystko... Niech pana najpierw skontroluje, czy pan ma higienę, wie pan gdzie. A to co, pan jest policjantem za niskim stopniem, że nie może pan sobie wziąć, kurde, cywila na te, na służby, czy co? Tak, ja bez autoryzacji nie mogę. A kto szef? Ty mu ja. No to widział pan, żeby szef policji... Dobra, ja tu chyba... ...kogoś o autoryzację się pytał? Podpiszę się na masce z tyłu, o, tutaj... No weź, ty dożesz ten gościu maskę, ty. To klucze. O.
A ja ci zatarki przy siebie. O kurde. A to już zostawiłem autograf. No to może pan teraz otworzyć samochód, to przejedziemy się. I teraz to ja muszę. Urła. A to ten niezmazywalny, to by trzeba jakim płynem od razu. Dobra, to nawet nie jeszcze mam. Sami z tych niezmazywalni. Jezu, panowie nie pozwalają mi pracy wykonywać. Nie? Jak nie? A co, no nie? Jak nie? Pan otworzy. Jason, weź zawieź panu, bo panowie bardzo chcą taksówką się przyjechać. A coś to może... Ale jak mam wybór jechać, kurde, z podwładnym i szefem, no to ja oczywiście, że szefa wybieram. Nie, Jason awansuje się szefem taksówek od dzisiaj. A gdyby tak, to tą szybkę troszkę niżej... Jak coś, to masz dwóch zresztą pan... Tego. Ja tu policji dzwonię. Bo tu pan szybki nie zamknął do końca, chyba to, tu niżej tą szybki szybkę. To ja jestem, gdzie powinienem być szybki, a nie. Pan go zwolni. On nie wykonuje obowiązku. Zabawne. Jestem bardzo ciekawy, co pan w bagażniku trzyma, pewnie jaką... Nic nie trzymam, mam pusty bagażnik. No gdzie pan tu usiadł na postoju? No przecież ja nie mogę z panami. No dobra, panie. Dobra, będę stał na postoju, no już, niech będzie. Jezus. Jezus, weź mi podwyżkę. Jasne. Ale oni zaraz wsiądą, to nie ma sensu, no. Tu se pogram, to wczorajsze. O, ty może nie wsiądą, ty czekaj, szybko Jason. Sru, dawaj! No to co? Podwędzamy trzeba auto? Odholować. Trzeba odholować, bo ten pusty stoi bez właściciela. To mechaników są, ja jestem były mechanik, ja tu potrafię ten. Ja kiedyś nawet leczyłem felgę, więc... Tu trzeba u góry. U góry trzeba to szybko na dół. I jeden mówił do drugiego, że ten, że ma chore felgi, to mówię, ja pomogę. O kurde. Kurde, przez tą szybkę się nie da otworzyć. No tak wolno schodzi. Boż cholera jasna. Pan jedzie. Kurde, ty, jadą. Czekaj, dobrze. Nie, bo będą się gapić, czy... O, dobra. Gdzie jest kurwa naprawa? Dobra, tu wrócę tą szybkę, żeby jeszcze nie widział. Tu ponaprawiam, dociągnę. Jeszcze tutaj by... Dobra. Wystarczy tych czułości. No. Gdzie ten kierownik? No pojechał przecież, awans dostał. O, dobra, pojechał. Ty, bo ostatni mi został, już więcej nie mam jak wejść. No nie pomogę. Pan wsiada. A pan taksówkę dzwonił? To zapraszam. Dobra. Gdzie jedziemy? No w sumie to nie wiem. No i cały bank niech pan wyjeździ, żeby 1% został. Dobra, to musimy tak... O kurwa, to jest pod prąd przecież. Kurde, tam trzeba pasy zamknąć jak zwykle. No tak. Kto to tak wymyślił?
To co, rundka na paletę? Ile tego baku? 99% jest. Łoż... Mówię, na paletę jedźmy. No to wio. To pan to czym się zajmuje na co dzień? Generalnie to niczym. Ja dzisiaj dopiero wróciłem do miasta, więc... Pan kończył tą wyższą szkołę Lansu i Bansu, tak? Tak, dokładnie. Robienia hałasu. No tylko chyba najgorsza rzecz, jaką można sobie zrobić, kurde, w tym... W życiu to do takiej szkoły się zapisać. No tak. Na mediach, kurde. A potem pracodawca sprawdza i o, panu dziękujemy. No tak, rzeczywiście. Serio tak jest przecież. Że co, jak tak wpisane jest to ten? No. Prawdziwe true story, nie? No ci pracodawcy chyba dość zwracają uwagę do takiej bzdury. Nie wiem, no ostatnio? Nie, no tak słyszałem, że ostatnio to... To nie jest ten. To nie jest taka błahostka, wie pan? Teraz te social media, Facebook i inne. To takie popularne. Ty, już dużo, już 5% przejechaliśmy. 6. Nie wiem, czy to się co kilometr liczy, czy prędkość też. Właśnie nie wiem, a to w ogóle powinno schodzić, jak jest silnik włączony i to jest w ogóle najgorszy ból. Żeby ludzie się nauczyli wyłączać no ta, silniki. Rzeczywiście. Może tak z dwa razy wolniej, ale żeby też schodziło. No. To ciekawe rzeczy by się tutaj działy, bo według zarządzeń na tej dzielnicy to karetki są nie gaszone bez przerwy. No ja bym się uśmiał. No rzeczywiście. Szczególnie, że w sumie w tym szpitalu tutaj to ja jestem bardziej gościem niż ten. Niż pracownikiem, no tak. No tak, nie, no bo ja tam głównie na drugiej dzielnicy w szpitalu pracuję. A, dlatego, no. Nie wiem, czy pan tam zagląda częściej, czy tutaj. Ja to wróciłem po jakichś chyba 3 miesiącach dobrych, więc pierwszy raz. 3 miesiące. No to może już przyjechałem. Jeszcze zanim pan wyjechał. Ja to w sumie od początku, od początku wyspy jestem, więc już trochę czasu minęło. Tu się ludzi popoznawało, a teraz dawno mnie nie było. O kurde. Najgorszy zakręt na tej trasie. No cóż. Naprawić to by naprawię, bo to głupio tak. No idziemy to tam do mechanika tamtego. No tak, przecież od razu. Plan od razu był jechać do mechanika, nie? No tak, pojechaliśmy do najbliższego mechanika. Znaczy akurat byliśmy w paleto, to najbliższy był ten z paleta. Tak. Bo widzimy, że pan miał tam ryskę na tym całym postoju i tak mówimy naprawić by i ten. No pewnie. No i mówimy najbliższy mechanik, sprawdzam kurde godzinę. O kurde, tylko na paleto czynny, no to jazda. Tak jest, dokładnie. W ogóle na paleto prywatna klinika jest w ogóle, tylko że zamknięta. Ostatnio szukałem. O. No bo na Sandy jest oddział szpitalny, ale ała. Ale na tym, na paleto jest tylko ten prywatny. Nie pod tym samym szyldem jakby. Bo gdzie to było? Chyba w tej równoległej po lewo gdzieś.
będzie. To wariat jakiś. Możemy się przejechać, to, to jak będę widział, to panu powiem gdzie. Ale po Paleto czy Sandy? Nie, no Paleto właśnie. Tutaj, tutaj. Bo na Sandy to jest prosto, bo jest obok komisariatu. Ścianą jakby ten, wspólną ściankę mają. Kręci powolutku, ja się będę rozglądał. Co było? Bym nie zwalił teraz. O tutaj, teraz po prawo chyba było. Znany pedofil. Dzięki za followka. Jest prywatna klinika. A no rzeczywiście, rzeczywiście. A to już jest prywatne właśnie. Nie pod tym samym logo jest. To reszta. Widać, widać. Dzięki bardzo za followkę, znany pedofil. Ja pierdolę, co za nick. Może kiedyś otworzę. Dobra, wracamy chyba, co? Ale tak, to też tak naokoło przejdziemy. Pętelkę, no. Pętelkę zróbmy. Normalnie jak my kumple. Tak, kumple. Kurwa, w LoL'a idę grać, bym się nie chce w to. Nie chce mi się nic w ogóle. Idę spać. Może jeszcze jeziorko się obtoczy dookoła tamto. No i jeszcze raz 70% mamy, tak. Znany pedofil. PUBG'a? Kurwa, w PUBG'a to nie grałem kopę lat. Kupę lat nie grałem w PUBG'a. Więc pewnie bym nie ogarniał. Kurde, nie wiem z czego tego, z czego powodu, ale strasznie szarpie. Szarpie? Się zastanawiam, czy... No, z mojego to raczej ciężko. Może moja główka nie nadąży. Może pan awaryjki kliknąć? Którym to się miał się? Backspace, mięsień. O, dziękuję. Dobra. Z Glocka on nie mina? Kurwa, ale ten, to chyba dawno. Mięśnie, myślnik i znak równości to migacze są. Albo my jeszcze mieliśmy zahaczyć o coś. Ja tam chciałem to jezioro tylko sobie objechać. Albo czemu nie? Plażą możemy. Jak się uda, to plażą, ale... Bieda w sumie tak dookoła. I nie da się, bo jest przecież... Z jednej strony na pewno jest rzeczka. Pływa. Chyba na przeciwległym brzegu. Ale ja z nim nie ten... Ja nie jestem taksówkarzem, tylko to auto jest w ogóle zajebane, to po pierwsze.
A jakbym się tak rozpędził, byśmy przelecieli. I zadzwonił po taksówkę. Co pan na to? Albo nie, niech pan stanie i zadzwonił po taksówkę. Po prostu. Dobre, ci się zepsuło. Bez skakania. To że to za ten. Moment, niech ją tak postawi, jakby w krzaku była schowana. Nie, jakby była albo rozwalona, powiem, że uderzona i rozwalona jest. A to nie, to niech pan jeszcze pod jakiś garaż podjedzie. Pod co? Pan pod garaż? Wyciągniemy prywatny, no. Jakiś garaż tu niedaleko. O, dobre, dobre. Wyciągniemy samochód i powiemy, że znaleźliśmy. Co za plan? Ja pierdolę. O kurwa. W lolach tak lekko do tego, do jeziora widzi. Że niby ktoś porzucił. W drodze, żeby było z drogi widać i wtedy... O, ja sobie wyciągnę ten mój nowy samochód. Filmikiem od śmigłowca. Dobra, dobra. Piłem samochód, a brzmi jak śmigłowiec. A w jednym. Nie trzeba milionów. Tylko śmigła nie ma. Dobra, trzeba coś tu zasymulować. Myśli pan, że dobra symulacja wyszła? A to się da wyciągnąć? Chyba się da, ale nie wiem. Dobra, dzwonimy po taksi. Dobra. Ja tu stanę na poboczu. Albo nie, niech pan zgłosi, bo ja mój numer już mają. Dobra. W sensie już zgłaszałem, że potrzebuję to. Kurde, tak przeglądałem ten nowy katalog, te wszystkie wjazdy i mówię, muszę kupić to auto. Mówię auto, w którym jest zero prywatności, to coś dla mnie. Kurde, gorzej jak nie przyjadą. Może niech pan dopisze tam, że znaleziono taksówkę w wodzie. Dobra.
Znaleźliście? No tak, no. Odpisałem, coś pan insulinuje? Yeah. To ma jedną lampę do cofania. Chyba się zamyślę na sekundkę. Okej. No i co, nie przyjadą chyba do nas. Przyjadą, tylko ten czeka na znajomego, kurde, na peronie. Bo tam jakieś udary, te sprawy. A, no rozumiem, rozumiem. O, pokazać panu ciekawą rzecz. Załóżmy teraz, że ten, że rozmawiam z jakąś kurde kobietą, nie? No bo. Nagle się pojawia coś takiego. O kurczę. To ciekawe. Albo ostatnie, moje chyba najczęściej używana reakcja ten na szpitalu. No tak. Bardzo ciekawe rzeczy ostatnio można robić. No na przykład to. Albo się idę zamyślić. Może pan być jakiś kreatywny, co pan wymyśli. Ja to nie wiem, jak to się używa nawet. Czy ten? O, heh. Teraz trochę inaczej wygląda. Po prostu. No, rozumiem, rozumiem. Tam nie wiem, bo teraz ten.
Do nas się pisze ten. Się wszystko opisuje. W ten sposób. Aha. Dobra, idę zobaczyć, czy da się tym autem wyjechać może. Nie, niech pan nie rusza. Zamknięte nie? jest. No właśnie, trzeba by zamknąć. Nie ma jak teraz. Albo i nie. A nie, w sumie. A nie no, jak kradzione było to. I to ja ostatnio zainwestowałem ten i ten limuzynę pod imprezę, tak niedrobny ten i się zainteresowałem i ściągnąłem ten specjalne radio z tym z połączeniem z internetem, kurde, z Bangladeszu. Ważne imprezy robi. No niby ta. Ciekawa sprawa. Tamten kurde parę osób ze mną jeździło wcześniej. Za ile oni przyjadą? A z tyłu bubu dubu, nie? A ja sobie jeżdżę limuzyną. Po godzinach drugi etat. Ta, dwa etaty. Też można jechać. Kurde, aż mi ten... mi awaryjne chyba zgasły. Tyle czekanie. Ale bardzo fajne reflektory ma to auto. Jestem coraz bardziej zadowolony, tak wczoraj chwilę tylko pojeździłem. O, chyba jedzie. O, ale impreza. Dobry. To jest. Dobry. Niespodzianka. Znaleźliśmy. Kątem oka. Tak znaleźliście. Ja widziałem, jak żeście ją wyjeżdżali spod perona. Ale my ją zostawiliśmy w mieście i tak. Wzięliśmy sobie auto i ktoś ją zajumał i tyltu ją znaleźliśmy. No ja mówię, nowe auto pokażę, kiedy jak jeździ. Ja już nie pytam. No niby ją znaleźli, you know. Tam, a ja jestem kuźwa muchomorek. A co się stało dokładnie? A gdzie żwirek w takim razie? Pewnie u kota. Jakie suche. No tak co, zobacz, w wodzie. Aha. Eskito. Ktoś się nieźle pobawił, że aż tak wyleciał. A wiadomo kto to? No nie, no nie było nikogo w pobliżu. Boże. Ja to nie widziałem, no pan mówi, kurde, coś żółtego tam jest, no i żeśmy cofnęli. Jechaliśmy naokoło jeziorka i ledwo to zobaczyłem. Myślałem, że to jakiś to ten, jest mechanik zwierzę. Jakiś w ogóle nie ma pewnie mechanika. Znaczy jest, chyba... Nie? John jest chyba, ale nie wiem czy... O jest, tylko nie on, boż. Dobra, to już tyle, to sobie przeżyj. Który John? Czy w sensie ten, co gadaliśmy, co on nie chciał od ciebie ten? Co? Aha, a no czy on jest mechanik? Ale on nie jest mechanik. No, tak, nie da rady wsiąść już? Nie, on powiedział, że będzie się starał dopiero. Jestem psa? No tak, to może jakby dopiero praktykuje. Nie, ja nie mam słów, nie, jakim człowiekiem trzeba być, żeby kuźwa wdupić taksówkę do wody komuś, nie? Dobra, ja no nie? Ale nawet się wsiąść nie da, no. Bo jest silnik utopiony. Dlatego. Bez sensu. A może wypchamy? Może wypchamy jakoś? Nie wiem, chyba ciężko będzie.
Chyba żebym tego, chyba żebym łódkę wyciągnął. Nie, to nic nie da, bo co najwyżej wyskoczysz łódką na tej taksówce, nic się wypchniesz. Challenge accepted. No weź to. O, masz łódka, patrz, jedzie. Ja mam swoją. Pod kolor nawet. Ja muszę śmigać do Benisa. Mówisz? Tak, Gilberto, gdzie pojechał? Kurde, psz. Patrz się w kurwi, ja bym mu naprawił, tylko trzeba ją wyjąć jakoś. Kurde, to auto chociaż nie przeszkadza radia słuchać. No ta. Ale ja bym mu wypchnął to. Śmigłowce. Idziemy po tą łódkę? No. Dobrze, że pan jest, to pan najwyżej auto weźmie. Bo łódkę nie wiem, co pan woli. To ciekawe, czy ta... Nie no, powinna chyba zostać ta taksówka na miejscu. No... Nie wiem. Zobaczymy, może nam się uda ją wypchnąć. Tego prywatna kurwa, żeby wrzuciliśmy do wody. Nie wiedziałem, że ona się zadnie, myślałem, że będzie można wyjechać, kurwa. Się wkurzy na mnie patrzeć teraz. Naprawdę? Zahaczyłem. Dlatego nie ruszam za te wszystkie sportowe auta, bo bym chyba umarł. Ta nie bym no, przejechał. W sumie ta. Ja pamiętam, jak któregoś tam pierwszego dnia chciałem te sportowe auto naprawić i podchodzę od przodu, a tam silnik z tyłu i dupa. No to silnik z tyłu wkłada. Ja nie wiem. No tak, rzeczywiście. To pan na wodzie czy na lądzie? Na wodzie mogę, bo dawno nie jeździłem to. O, no chcę łódką pojechać, dobra. Ma pan swoją, czy wyciągniesz? Co pan? Nie mam. Aż taki bogaty nie jestem, żeby łódkę swoją mieć. Dasz wsiąść? No właśnie. Dobre pytanie. Od tyłu może na tą rurkę się pan... No. Dobra. Dobra, to o, jadę dobra. Tam, zobaczysz. Dobra, dobra.
Kurde, chyba nie idzie to za ciekawie. No teraz spadł, ale nie mam jak go wypchać, bo ja wjeżdżam na to auto, nie? A. Nie ma jak wsiąść nawet. Może niech pan spróbuje. O kurde. O kurde. Ja mam inny pomysł. A gdyby tak autem z tej strony go przesunąć trochę, żeby on był tak z boku i wtedy łódką od boku. Z tym z wyższym zawieszeniem było, to może by ten... Może by nawet wjechał, bo to nie... Ja bym tutaj trochę... Tutaj z tej strony autem go przesunął, żeby był tak z boku, bo jak się podjedzie łódką z boku auta, To normalnie go wypycha, jak się przodjeżdża z przodu jakby, to wtedy no wjeżdża na auto. Wsiądzie pan do łódki i odsunie. No chyba ciężko będzie. Kurde, ale żeby aż tak? No nie ma jak. Kurde, wjeżdża się. Thank you.
kurwa. Ma pan coś tego na wysokim podwoziu może? Właśnie nie mam, nie mam nic. Ej, on powoli wyjeżdża. Pan tak najeżdża na tą maskę. Kurde, jakby to był taki ten holownik z hakiem z tyłu, to by wyciągnął. No tak. Jakby tak powolutku ona się przesuwała. Tak strasznie powoli. Ona jedzie tam po parę centymetrów za każdym razem. No. O kurde, chciałem ten. Pan się na pakę ładuje. Ja nie wiem, czy to coś zdało, bo ja i tak nie mogę wsiąść.
To nic nie daje, bo i tak nie można wsiąść. Jakby, nie wiem czemu. A to ja do tego, do tamtego samochodu też mam ten sam problem, wie pan? Do tego biało-czerwonego. Nie mogę do niego wsiąść. Jest naprawiony, ale nie można w ogóle wsiąść. A otworzyć pan może i zamknąć? Bo właśnie pan ma klucze pewnie. No nie, nie mam kluczy przecież. Też nie można. A jakby się w ogóle zaciął. No. To chyba niepotrzebnie się męczymy. Kurde, teraz go zapchać do miasta i pan ma z powrotem. Właśnie, nie. Jakby był właścicieli go do garażu, a nie, on jest za bardzo poobijany chyba. Tak to by można było go do garażu wstawić, przecież tu garaż jest za rogiem. Nie ma jak tego chyba wykombinować. Ale to i tak się nie wsiądzie do niego, kurde. No właśnie, o to chodzi. On nie, ani nie jest zamknięty, ani nic, więc chyba się po prostu wyspa go wciągnęła. No ja mam to samo z tym busem tu. Identyczna sytuacja. Co tu zrobić teraz? Można napisać, że wyciągnęliśmy go. Ale co to zmieni? Nie wiem. Moment. Ej, jest policjant. Może by chociaż odholował. No, można by zapytać. Kurde. Dobra, napisałem. No kurde, dawno tej łódeczki nie wyciągałem. Ojej. Jest jeszcze jedna opcja. Podjedzie pan na komendę ze mną tutaj. Chociaż nie wiem, czy tak się da, raczej wątpię. Musiałbym wejść na służbę i odholować, ale to... Muszę na stację niedługo podjechać i się podładować. Dziwnym trafem oni znaleźli taksówkę utopioną, nie? Tak. No i cóż. No i dobra. Zbać tego wszystkim, co jedzą, co piją. Nie wiem, czy to można wejść na służbę, o to chodzi. Można chyba. Jest tam. Nie bardzo. Jebać tą taksówkę sobie. Nie ma? Nie ma. Ja już... Teraz chyba gierkę zmienię i tak. A tutaj? A tu jest, proszę pana. Nie wiem, co robić. A znaczy teraz na siłownię. Tu jest, za tym. Nie mogę, to chociaż sobie tutaj będę. Tam w środku. No to ja nie mam. Za biurkiem. To ja tu widzę, tutaj. Nie, nie tutaj. No. W biureczku, ja widzę. O, to szybko. Bo będzie na mnie, że... Ale z mnie w humorze dzisiaj sowa chyba już, nie, a zresztą nie.
Teraz jest na siłowni. Trzeba się przebrać. No to jednak pan tak nie bezrobotny. Słucham? No to jednak pan nie taki bezrobotny, jak pan nas. No, a bo to mi jeszcze zostało ze starych dziejów. No ci się nie powinien. Na R6 pewnie później, nie? O, już pan policjant rusza w akcji. No i gitara. To jeszcze tamtego to tam pan robi. To możecie wezwać policjanta. Może łódkę? Jak się da? Nie będziemy kombinować. Zaraz będzie, żeby tej gejny ci coś tam walić. Dobra, jedziemy sobie na siłownię. Kurde, chyba się nie da. Dobra, to pan jedzie pod komendę, ja sobie tą łódkę odstawię, pan dobra, tu nie dobra. Podjedzie po prostu tam. A nie na wiem, to. Dobra, dobra. Się w sumie mam humor, ale jakoś tak czuję, że coś mi ta gra chyba wkurzyła dzisiaj. Niepotrzebnie w sumie. Jak mogą pixele wpływać na mój humor w rzeczywistości, ale cóż. Nie, no jest w porządku, w porządku. Jak się nie będę nakręcał, dobra, przejedziemy. Trudno się mówi. Spoko. Znaczy tak już nie wchodzę na taksówkę, bo ja nie wiem w sumie, że jest odholowany. Zjebać. Znaczy się wiesz co, wtedy nie było ten... Tak to bym zgłosił totalnie, nie? Na policję, ale nie było jeszcze. Od razu bym rysopisy podał podejrzanych i tyle. To jest U. Jakie U? Idziemy się teraz wyżyć na siłowni. Aha. What the fuck? Co? Pugilaś? Dobra, teraz przeczytałem. O nie, ja jestem w ciule wrać. Gdzie on miał być? Tam przy tych łódkach chyba. Rzeczywiście ma głosek jakiś, nie wiem co. Ale to szybko nawet jeździ. Kurwa, co on zrobił? Dzięki bardzo za followka. Ja Junio, o kurwa. O kurwa. Dobry, dobry. Patryś tam, wiesz, regularnie streamuje, to ma więcej widzów. Ja to nie mam czasu, a że teraz nogę skręciłem, to będę siedział pewnie. Codziennie po ileś godzin. Jak to się długo jedzie. Jak słyszę te dźwięki, to aż mi się chce w mafię pograć. Chuj. No, udało się. To pan prowadzi już. Możemy o, wracać. 2%. O kurde. Teraz a tu stacji nie ma? No właśnie, gdzie najbliżej. Właśnie mówiłem. Jak jest zaznaczone stacje? Dobra, zobaczymy. To
tatuaże można mieć, wow. On się dobrze rozgląda, jak dojedzie. Dobra, dobra. No, noga w gipsie. Skręciłem kostkę. Wczoraj, w sumie przedwczoraj. Nie, ja nie muszę mieć L4, bo ja mam umowę o zlecenie i tak, więc... Przepraszam, mi się odbija. Pierwszy sklepik. Bo będzie ciężko dojechać. O kurwa. Mam minus 1%. Co? No, minus 1, minus 2. Minus 3. Aha. No to jedziemy. Okej, okay, minus 4. O co? Weź się mam, kurde. Dziś nie ustawione mam. Znaczy źle ustawione, nie zaktualizowane. Ale lepiej się rozglądać. No. Bo nie wiem, czy to nie jest po prostu jakaś ta taka barierka drobna. No rzeczywiście źle mam. Czekaj, 22. To wybacz. Minus 10. To wybacz. Stary? Czemu stary? Tam. Czemu stary? Zaraz. Oj, mi się kurwa ziewa. To ogólnie ciekawi. Muszę przyznać. Że ciekawie, no. Wie pan, no. Ja na bardziej niż pustym baku jadę w tym momencie. O, chyba tam jest. To jedziemy dalej, no. To patrzymy na limit? Dobra. No gorzej, jak nie dojedziemy nigdzie. Nie da mi się jechać do miasta, bo no i tak jest, chyba... Tu jest stacja, jak coś. Dobra, jedźmy do miasta. Najwyżej się po taksówkę zadzwoni. Dobra. 10 lat różnicy? A, to ty młody jeszcze chłop jesteś. To my jesteśmy dzieciaczki przy tobie. Wiesz. Dzieciaczki. To takie auto, to ja lubię. To się opłaca w sumie jeździć. Może to, no. Może to działa tak, że jak wysiądziemy, to już potem nie pojedziemy, więc lepiej nie wysiadać. Albo na stacji wysiąść dopiero. No, albo tak. Ja w grze? Właśnie nie policjant. Bo policjantem byłem kiedyś i mi tak zostało, jeszcze nie zmieniłem po prostu. No, dobijamy i minus 30. A więc w grze nie mam nic, tak naprawdę. Jestem w grze nikim. Ja dopiero wróciłem. No wszedłem po prostu na strefę, bo nie grałem w ogóle w 5M jakieś kilka miesięcy. A może ja mam odzyskiwanie w tym aucie? Energii. Ta i ten, panel słoneczny. Właśnie, kurde. Powinno móc się za ten... zamontować jakiś panel na ten elektryczny samochód i bym wtedy ten wolniej bak ten opróżnił. No tak, w sumie. Wejdę jeszcze na chwilę do Patrysia, zapytał się, czy gra w końcu w tą R6. Mi się podoba to auto. Ono chyba nie jest wcale, jak dobrze ten wczoraj, to nie poprawiałem nic odnośnie parametrów. Nie jest dla złe, mnie tyle, no. Wystarczy. 160? Panie, ja się mogę zabić jeszcze przy tej prędkości. No, w sumie. The approximate percentage. To będzie najdroższe tankowanie w moim życiu do tej pory. A no, rzeczywiście. Osiem, dziewięć,
Mam na taką siłkę. 11, 12, 13, 14, 15, o kurwa. O jest, dobra, 15. Ja pierdolę patrzeć. Jest policja, trzeba uważać. Patryć, kurwa. Dobra, czas na bitki. Dam radę, kto jak nie ja. Dajesz, teraz. Kurwa, co jest grane? To nie idzie, raz. O jest. Dobra. Mam chyba trzeci raz taką sytuację, że sobie stoi na skrzyżowaniu. Ktoś widzę, że podjeżdża. A tu co jest u góry? Taki poziom taki w parkingu. Ta muzyka jest za cicho. To... Ja sobie mafię pooglądam. Trójeczkę. Dobra, podjedziemy tu na stację, zobaczymy czy się da ten, czy jak pan wsiądzie, czy pan ruszy. Zobaczymy. Dobra. A potem się zatankuje najwyżej. No trochę będzie kosztować ta tankowanej. O kurwa. Wymusił. To pani chyba była. No trochę ta... Trochę ja zlomiłem w sumie. Ale to nie... A to nie tędy pojechaliśmy, dobra. Kurde, się zgubiłem chyba trochę. Sklep przecież nie stacja. Była stacja chyba. Tu się chciałem znaleźć. O. Próbuję pan ruszyć. Czy ten, czy się uda. Jak pan wsiądzie. Dobra. To może nie ma sensu tankować. Drogo. No podjadę, bo węża braknie. No dobra, zobaczymy ile wyjdzie. Trzeba się, mam się pochwalić, że tankuję za 1.5 baku, czy nie? No. Czy to wyjdzie tyle, że kurde. Mamy. A, bo w sumie nie chcę. Ale zobaczymy za ile nabije. Do bankomatu przejdę. Działa.
Dobra, nie działa, nieważne. Dobra, 300 i ten, jestem na zero. Na zero teraz dopiero? Teraz tankujemy do pełna. No. 20%. O matko, ale wyda. Dobra, teraz wypłata już poszła, jedna. Panowie, czy mi się zdaje, czy wy światła z tyłu nie macie? Z długiej drogi zjeżdżałem. Zaraz będę ten... Musiałem zatankować najpierw, dopiero teraz do mechanika podjadę. A, dobra, dobra. Nie, bo muszę tankować za 1,5 baku i trochę się schodzi. To ile to ma litrów? Miało minus 60 przed chwilą, więc... No, od minus 60 czemu. Jadę. Od co? No w baku było minus 60%. Aha. Także nie wiemy jak, ale... Na powietrze, czy co? To jest ten, silnik ze śmigłowcem. Hybryda to jest. O Jezu. No tak można jeździć, jak na minusie. No, to trzeba było nie tankować w ogóle w sumie. 5 razy droższe. O matko. Dwie dniówki poszły. Jakiś mechanik czy nie? Nie wiem. Idę chyba coś pooglądać albo w Lala zagram. Napisał pan ten, że odholowaliśmy taksówkę? Tak, tak. Chociaż w sumie chyba nie pisałem. Co z wiadomość? Dobra, jakby mnie pan mógł potem na dworzec podrzucić, bo chyba będę. Ja pana leciał. Podrzucę na szpital chyba. Pan, o, no dobra, może być na szpital. Mam w tym momencie. Może być i na szpital. Kurde, niebezprawny. Niebezprawny. Aha. Niech pan przywali mocno w ścianę i naprawi dopiero. Ijo. Elektryczna karetka. Nie wiem, czy to się kwalifikuje jako pojazd uprzywilejowany, ale dobra. Gdzie te MMNsy? O, MMNs. To
Dobry. Co się stało? Dobry. No jechaliśmy stówkę i się potoczyła sytuacja źle. A co? Lokalny stwierdził, że chce zjechać na CPN. Nie mogłem odbić w drugą stronę już. O Jezu, zawsze to samo. O, co tam, to co tam pana boli? Jak mówiłeś, że temu ślubę ty tylko, a ty co? Jednostrzałowiec, kuźwa. Tfu. O Jezu. Dobra. O nie. Nie czuję wiem, jak chyba pan... Ale... Po tym wypadku to ten, no wiem, no to zobaczymy, wezmę pana prześwietlę i tego. Dobra. Kurde, pan wstał? Trochę ryzykownie, ale dobre. Nie wiem, tak mi się kręci trochę, kręci się. Dobra, pan wsiada, elektryczna karetka. Jason, co robisz? Daję krzaki. A. O ma... Jebani, miał ten... poduszkę. A, tą taką... Co ten, jak się siada, to pierdzi, tak? Nie, taką... bezpieczeństwa. A, w tym sensie, dobra. Dobra, panowie, ja muszę lecieć. O Jezu. Przespać. No to niech pan odlatuje w takim razie. No to tak, to... British Airlines z pasa numer 2. British Airlines z pasa numer 2 odleciał. Pograłbym w ligę z kopeczkiem, ale co jest z kopeczkiem? Też nie działa. Fajne sowanie, bo kozacka jest. A czemu nie działa ten display? Pokazuje mi monitora. Dlaczego? Dlaczego? Już nie, no nie. Ja bym chciał, żeby pokazać monitor, a nie mogę. Kurde. Chcę pokazać monitor i nie mogę. Tam nie bez wiem. Opieki zupełnie samotny. Kurwa. No właśnie, bo. Ej! Czemu to nie działa? A czemu psychiatrą? A ty co, psychiatrą jesteś? Ładnie. Ani Lola mi nie pokazuje, ani GTA. Dobra, tak do mnie. W życiu jesteś psychiatrą? O to kurde, mi by się przydał psychiatra. Chyba. No, czym nie działa? To aż tyle pracy masz, jej, masakra. Ja poczekajcie chwilę. Muszę na szybko odpalić jeszcze raz ten.
psychologa w domu? Co, kobietę pewnie. Zaraz, Streamlabs, display. Jak to naprawiało się? Już nie pamiętam. Siostrę. No, ale to siostra starsza chyba. Znaczy ode mnie. Ode mnie starsza. Dlaczego nie działa ten monitor? Kurde. W sensie nie mogę go ustawić. Musiałbym streama wyłączyć i włączyć. Bez sensu. Jak ja mam to zrobić niby? Nie, Lola mi też nie złapie. Jeszcze od ciebie starsza? O, to ja to jestem chyba dzieciaczek dla niej jakiś również. No dlaczego to nie chce działać? No to jest chyba za głośno w ogóle. Poka na tę siostrę. A ty jak starszy, nie no, to ja jestem za młody na takie siostry. Ja mam 27 lata, to wiesz. Jak ja mam to zrobić, żeby to zadziałało? Chyba wiem jak. Teraz zadziała? No. To jeszcze inaczej. Lata? Doktor psychologii. Kurde, te nazwy to też są takie. Masz jakieś zdjęcia? Nie, no śmieję się. Ale jak masz zdjęcia, to będziesz pokazać. Dobra, ja muszę zrestartować chyba streama. Dajcie mi chwilę, zrestartuję na szybko.